Także witamy na ogólnopolskim Guma Party, a teraz słowo zamieni nasz gospodarz. Radek Guma. Guma, po prostu Guma. Witam Państwa serdecznie na prezentacji naszych polskich znakomitych browarów, z którymi zostaliśmy sponsorami. Oto one, proszę Państwa, to są ich marki Strong, Żywiec, Tatra. Trochę ostatnio zdziedziało, co prawda zrobiło się chujowe, ale nadal jest spożywane przez polskich ludzi. I oto tradycyjne piwo, które posiada... Kurwa. Chuj wie ile procent. Ale spożywane jest nawet przez największych żuli w naszym mieście. Miasto nasze słynie z tego, że spożywa to piwo, które jest lobowane przez ich wszystkich. Więc tyle już o tym piwie. Tyle skąpa. Następnie Strong. Już bardziej lubiane przez polską młodzież. Trochę podrożało. Posiada ono 7% objętości. Proszę Państwa, to jest jak na piwo bardzo dużo. Chociaż musimy wspomnieć w tym momencie, że nasi rówieśnicy na Ukrainie piją piwo 14%. Proszę Państwa, jesteście sobie w stanie wyobrazić, jakie takie mocne piwo może napierdalać w obie? Proszę Państwa, to jest normalnie niewyobrażalne. Ale my, Polacy, lubimy lżejsze rzeczy, żeby nie powiedzieć lepsze. Lubujemy się w polskich produktach. Następnie Żywiec. Coraz mniej spożywany przez polskich żuli, gdyż ostatnio podróżowa jego cena, kosztuje on 3,05 zł. Proszę Państwa, muszę wyrazić tu swoje prawdziwe oburzenie, gdyż to jest, kurwa mać, prawdziwe zdzierstwo. Polska nie może się wychowywać na takich piwach, gdyż one są za drogie. Takie produkty pierwszej potrzeby muszą być dostępne, na powszechną skalę. Więc takie piwo nie powinno kosztować drożej niż 2 zł. Proszę Państwa, to i tak jest za dużo. Nasze dzieci nie stać na to. My musimy się wychowywać w normalnych warunkach. Teraz co tutaj mamy? O ja pierdolę. Oto piwo tyskie, które jest... Cześć, tyskie? 2,70. Co? 2,70. Kosztuje ono 2,70. Kosztuje go 20 milionów piw sprzedanych za granicą 26 roku. Można wygrać na nim 100 tysięcy złotych, które są sponsorowane przez firmę tyskie. PL. I właśnie, piwo tyskie jest najlepiej zlubowane przez oto tutaj osobnika. Trzema, który uwielbia to piwo i jest jego zwolennikiem. Bardzo kocham. A ja Stronga. Maksio lubi Stronga. I to byłoby tyle na temat naszej tej piwologii. Opiniamy. I zapraszam Państwa na malinki.